Hejka, hejka, biorę motor i jadę śladem Gwiezdnych Wojen. W Irlandii tutaj nakręcali kilka scen właśnie do filmu Gwiezdne Wojny, już nie wiem nawet do których części, do tych chyba nowszych. No i po drodze właśnie w te miejsca, do których jadę, mijamy Inch, kultowe miejsce, niesamowita plaża, po prostu uwielbiam, mnóstwo ludzi, poparkowane samochody, kąpią się, surfują, dzieciaki się bawią, ludzie imprezują pięknie. No i tak se cisnę powoli do tego miejsca. To miejsce nazywa się ogólnie Slighet i już się powoli zbliżam. Jedzie się właśnie taką drogą wybrzeży, klifami, nie wiem jak to nazwać, ale widoki są niesamowite i naprawdę jeśli macie możliwość, warto tutaj przyjechać. Szczególnie jeśli mieszkacie w Irlandii. Też są jakieś stare zabudowania. Ciekawe. Te zdjęcia właśnie, które wykonywali do Gwiezdnych Wojen, są widoczne z czubka tej góry. Tam się będzie trzeba wspiąć po prostu, znaczy po prostu wczłapać.
zajebista miejscowa. Pogoda jak jest, jest kosmos. Plaża jest piękna. Byliśmy tu wiele, wiele razy. Nawet z psiakami chyba tu byliśmy nawet. I po prostu jest Meksyk. Wow. No i trzeba lecieć. Już nie chcę się wierzyć. W ogóle taka jest. O! Dan Moret. Cisnę, wieje, obczaję później na necie, jaką tą scenę nakręcali. Wydaje mi się, że to jest właśnie tam. Tu jest ta druga miejscówka. Powinni zapać o te tabliczki bardziej, że to ciekawe. To jest tam.
na motorze udało mi się dojechać tylko do tego momentu, bo tutaj już jest ostro. Moja Virago nie na takie drogi. No idę, bo tutaj widzę, że spacerują też ludzie, do góry chodzą. Pewno zaraz jakieś orki wyskoczą. No nie. Kurde, albo co? Będę musiał wtedy jak gdyby skumulować wszystkie siły swoje i odeprzeć atak. Jest chyba jakaś dolina goblinów albo coś. Przeprowadzę tu Sylwię. Dobra, cisnę. Po 6. 2 godzinki do domu. To jest niemożliwe. Że takie coś było. Niemożliwe to jest. To się musiało tu wydarzyć.